bardzo szybko. Cześć, witam Was, Łukasz tutaj z firmy Strada Le Malusaka i w dzisiejszym krótkim vlogu chciałbym Was zaprosić na ostatni wyścig tego sezonu z JCCA, Japan Classic Car Association, na torze nie innym jak Fuji Speedway. Mam nadzieję, że siedzieliście w relacjach kilka tygodni temu. Teraz już jest poskładane i zaczynamy imprezę. Jesteśmy tutaj dzisiaj z Hitachi Racing Team. Są to moi znajomi, z którymi dość często biorę udział też w różnego rodzaju treningach, moim R33. I dzisiaj wystawiamy dwa razy Sunny, Datsun Sunny. Zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się podoba, kciuki w górę, subskrypcja, jakiś komentarz. A ten niedzielny poranek spędzimy na przygotowaniach samochodów. Wymieniliśmy już opony na sliki w obydwu naszych samochodach, które są wystawione w tym czerwonym z numerem 86. Trochę dziwne, bo Nissan, ale 86. I żółty z numerem 29. Właśnie tym samochodem jakieś 20 lat temu jeździł nikt inny jak sam pan Tetsuya Kawasaki. Tutaj spytnę im, jak to wszystko ładnie wygląda i podzielę się z Wami jedną z najdłuższych, prostych w Japonii. Chyba lepiej niedzieli nie można zacząć tutaj. Ja pierdzielę, ale mam gęsią skórkę, a dopiero 7 rano. O 9.40 zaczynamy naszą rozgrzewkę, kwalifikacje. Eda już powolutku silnik rozgrzewa, paliwo zostało zatankowane, a na chwilę obecną jeszcze jedzą chłopacy kolejne, ile tam, 2 minuty, 3 minuty. Będą testować swoje maszyny, jak widzieliście pewnie. Z tego co mi wiadomo, ktoś postanowił pojechać prosto, karetka wyjechała. No i teraz tłuste kotlety się ustawiają, żeby restartować. Na chwilę obecną jest czerwona flaga na torze, także myślę, że cały event będzie opóźniony o, mam nadzieję, nie za długo. Będziemy musieli poczekać, popatrzeć, no mam nadzieję, że też nikomu nic się nie stało, ale mimo wszystko jest po prostu... No klimat jest no jak w Japonii, zajebisty, nie? Za chwilę się nasi kierowcy będą szykować do wyjazdu. Właściwie już zakładają kaski. W naszym pit stop posprzątali sytuację po wypadku. Karetka już zjechała. Jeszcze nie wiem, czy laweta już pojechała. Już też, ta laweta też już zjechała. Także posprzątali cały wyjazd. Nasi kierowcy się szykują do wyjazdu i będą pierwsze okrążenia kwalifikacyjne trwające pół godziny, a później będzie wyścig. Thank you.
skrzynia biegów w stanie zaczęła się na trzecim biegu i nie możemy dalej pojechać. Te short shifty są naprawdę przerąbane, ale adrenalina jest. Na razie dobry czas, problem ze skrzynią biegów. Mam nadzieję, że naprawimy. Popsuł auto. Znowu. Władek, skrzynię trzeba naprawić. Znaczy się samo się nie naprawi, nie? Niestety skrzynia w naszym sani się zacięła i Eda odpadł w kwalifikacjach po bodajże dwóch albo trzech okrążeń. A drugi samochód jeszcze jest sprawny. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów i umieszczę w nich teraz kamery na wyścig, także trzymajcie kciuki, może chociaż jeden dojedzie do mety na jakimś tam szanownym stanowisku. Pakujemy sani na lawetę, bo niestety skrzynia padła. Czekamy na ostatni wyjazd żółtego sani, a następnie się bawimy drogę do domu. Za chwilę zaczyna się wyścig, drugi sani jest przygotowany do drogi. Za chwilę na start metę będzie jechał i tutaj jeszcze takie ujęcie historyczne, że tak powiem. Coś pięknego. Stawia się na start, za chwilę będzie zielone światło i pójdą konie po betonie. Powiem wam szczerze, że adrenalina jakich mało, nigdy nie czułem się aż tak uniesiony. Nawet jak jechałem sam w Idlersach 12 godzin, chociaż powiem wam, że ciśnienie było bardzo wysokie. Tutaj jest no zupełnie inna generacja, mówimy o samochodach z lat 60. No, trzeba zobaczyć, usłyszeć, poczuć, dotknąć, żeby zrozumieć jakie to są po prostu wrażenia. No idziemy. Chciałem zobaczyć, idę zobaczyć, kurde, już nie mogę się doczekać. Rozpoczęło się okrążenie formacyjne, za chwilę chłopaki się ustawią na start. No mam nadzieję, że nasz sani dojedzie do końca, nie tak jak ten drugi, gdzie Eda znowu popsuł. 7 okrążeń przed nami, kilka miejsc do nadrobienia, ale nie chodzi o to, żeby miejsca zyskiwać, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. I myślę, że tymi zabawkami będzie coś pedarziastego, także miejcie się na baczności, za chwilę pierwszy wyścig dla Malusaka i Stradale w JCCA. Będzie wielki start. Te silniki kręcą do 11 000 obrotów, tak dla waszej informacji. Są pojemności 1300. Przeokrążenie mamy za nami, nasz żółty sani jest, nie wiem na której pozycji, ale jeszcze jedzie. Zaraz będzie drugie i kolejne ogłoszenie, a tutaj zobaczcie co zjeżdża już z toru.
Jak widzicie, na Motegi jest coś dla każdego. Na Motegi, przepraszam, nie jestem na Motegi, jestem na Fuji. Jest coś dla każdego. Tam mamy plac do driftowania, tam z tyłu facet sobie bokiem próbuje postawić samochód. Tutaj też jakieś tam driftowozy się ślizgają, tam z tyłu motory jeżdżą. A na głównym torze odbywa się no Sokokaj, tak? Track day. Petarda. Wyczynem tutaj na Fuji jest długość biegów, ponieważ Fuji jest najdłuższym torem. Znaczy się ma najdłuższą start metę, prawie 2 km, chyba czy coś koło 2 km. Także prędkości topowe są bardzo wysokie, dlatego przełożenia między biegami są bardzo długie. Tutaj większość drużyn ma specjalne skrzynie biegów właśnie do tego skonstruowane. Oczywiście sprzęgło dostaje też bardzo mocno popalić przy dohamowaniach. No i ze względu na fakt, że jest bardzo dużo prostych i dużo takich agresywnych miejsc do hamowania, a hamulce też są bardzo ważne. Tutaj większość samochodów jeździ na 4 pod z przodu, 2 pod z tyłu, bo nie są ciężkie. Te samochody ważą po jakieś 700-800 kilo. Są naprawdę śmiesznie lekkie, a jednocześnie no, posuwają się do przodu masakrycznie, bo silniki kręcą do 11-12 tysięcy obrotów. Słuchajcie tego! Te 60-letnie samochody kręcą do 12 tysięcy i zapieprzają tutaj po 200 km na godzinę. Wydobywając takie możliwości, takie parametry z 1300 pojemności. 1300 cm sześciennych. Bez doładowania. Nie no, po prostu marzenie, marzenie tutaj być. Niewiarygodne. Jesteśmy na piątym okrążeniu, zaczynamy piąte okrążenie. Ostatnie okrążenie, już ostatnie samochody z całego pola lecą przez start metę. Jeszcze na taras, żeby było bardziej widowiskowo. Patrzcie na to. No tak, skończył już. Sprawdzamy, czy Eda na pewno wrzuca na ostatniej prostej piątkę, żeby wstydu nie było. Zatrzymaliśmy się na postoju na autostradzie o nazwie Nakai i zjedliśmy obiad. Kupiliśmy zakupy w podziękowaniu dla najbliższych. Tutaj kupiłem też dla mojej żony takie
słodycze. Mam nadzieję, że pozwoli mi kupić kilka nowych części do Skyline'a, jak dostanie coś słodkiego. No i powiem wam, że no od drugiej rano na nogach, jest godzina druga, 12 godzin, jeszcze mam jakieś 3 godziny jazdy przed nami, by dotrzeć do celu, rozładować zabawki i pojechać do domu, spędzić trochę z rodziną czasu, ale coś niesamowitego. Być tutaj, mieć takie możliwości i poznać tak zajebistych ludzi, to jest... Ciężko mi to opisać słowami po prostu. Ten ostatni rok bardzo dużo wniósł do mojego życia, a do mojego życia rodzinnego też. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo pozytywnych rzeczy z tego na przyszłość, a grafik jest coraz bardziej napięty. No nic, zjeżdżamy do domu. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja powiem, że mi osobiście bardzo się podobało. Jeżeli macie jakieś uwagi, to tak jak wcześniej wspomniałem, komentujcie pod spodem, dajcie jakieś kciuki w górę. Chętnie poczytam te komentarze, bo one dużo wnoszą do tego, co jestem w stanie tutaj robić i pomagają mi bardziej się rozwijać jako człowiek, jako osoba i zwracać też uwagę na wasze potrzeby, dzięki czemu mogę wam prezentować to, czego wy chcecie, albo starać się przynajmniej prezentować to, czego wy chcecie w momencie, kiedy mam na to możliwość. Także serdecznie dziękuję za uwagę, no i do zobaczyska.